Podczas inicjacji Walkirii dotąd nie było. Scenograficznie będzie około 1000 maków zasadzonych. Żeby Kętrzyn uczynić filmową stolicą Mazur. Aktorzy jeżdżą tam, gdzie publiczność kocha polskie filmy. Kętrzyn ma niepowtarzalną atmosferę. Będzie ostro, zawsze jest ostro. Agnieszka Grądkowska, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam do oglądania programów kętrzyńskiej telewizji kablowej. Na początek Kętrzyn dzień po dniu. Kętrzyn filmową stolicą Mazur. Wakacje w mieście, czyli co robić? Adam Stachowiak wystąpił w Kętrzynie. 21 lipca rusza drugi festiwal filmów historycznych. Kętrzyn odwiedzi plejada aktorów, reżyserów i ludzi związanych z polskim filmem. Miasto już wkrótce stanie się filmową stolicą Mazur. Tegoroczna Walkiria zapowiada się niezwykle interesująco, a wraz z nią już drugi festiwal filmów historycznych. Początek 21 lipca w piątek. Nasza idea to tak naprawdę, żeby Kętrzyn uczynić filmową stolicą Mazur. Pracujemy nad tym i od godzin południowych rozpoczynamy projekcję. W tym roku rzeczywiście 10 pokazów. Biletów nie kupujemy, tak jak w Nie. Biletów nie kupujemy. Idea nasza jest taka, żeby rzeczywiście goście, turyści przebywający wtedy w lipcu na Mazurach oraz mieszkańcy Kętrzyna mieli ucztę filmową jakby bezpłatnie, ponieważ dostęp do kultury jest rzeczą rzeczywiście podstawową. W kętrzyńskim kinie Gwiazda zobaczymy 10 filmów. Między innymi Wyklętego, którego producentem i odtwórcą jednej z głównych ról jest Marcin Kwaśny. W tym roku przyjeżdżam z filmem Wyklęty w reżyserii Konrada Łęckiego. Historia osnuta na historii ostatniego z Wyklętych, czyli Józefa Franczaka Lalka, ale nie jest to dosłowne odzwierciedlenie jego losów, przejmująca historia człowieka, który ukrywał się przez wiele, wiele lat przed komunistyczną bezpieką. Po projekcjach filmów jego twórcy i aktorzy będą uczestniczyli w dyskusji z widzami. Dyskusje festiwalowe i rozmowy będą odbywały się w studiu festiwalnym, które będzie się znajdowało przed kinem Gwiazda. Dodatkowo wsparciem festiwalu będzie studio Radia Z, tak? Z Cafe będzie gościło w sobotę na festiwalu w Kętrzynie, też które będzie przeprowadzało odrębne rozmowy i dyskusje. Festiwal to także nagrody. W tym roku gala wręczenia Walkirii dla twórców i aktorów filmów historycznych odbędzie się w amfiteatrze.
Towarzyszyć jej będzie gala piosenki i muzyki filmowej. Swoją obecność na dzień dzisiejszy już potwierdzili Andrzej Grabowski, Olga Bończyk, Olga Borys, Mikołaj Krawczyk, Laura Łącz, Władysław Grzywna. To są osoby, które wystąpią na scenie i nie tyle, że będą tylko na festiwalu, ale zaśpiewają znane hity czy standardy piosenki filmowej czy wojennej podczas gali, która odbędzie się 22 lipca. Nagrody będą przyznawane przez Społeczność Walkirian. Społeczność Walkirian to są ci wszyscy, którzy przyjeżdżają od wielu lat na Walkirię, ale też ci wszyscy, którzy są zgromadzeni wokół naszego profilu facebookowego, aktywnie uczestniczą, działają, lajkują i jeżeli nie mogą przyjechać na festiwal, to... Czyli jest szansa, tak? Żeby absolutnie, tak. Mieszkańcy Kętrzyna zaangażowali się i byli tymi Walkirianami, którzy będą mieli wpływ na wybór konkretnych rozwiązań, tak? Przy nagrodach. Absolutnie tak. Ten film, który wygra, to będzie zasługa państwa. To będzie zasługa rzeczywiście tej społeczności, która obejrzy te filmy, weźmie udział w głosowaniu i wybierze najlepsze ich zdaniem tytuły. Sam festiwal będzie gościł kolejnych twórców i aktorów. Gośćmi festiwalu jeszcze będą Paweł Delong, Krzysztof Majchrzak, Marcin Kwaśny, Przemysław Cypriański, Włodek Matuszak. Już teraz jakieś kobiety powinien jeszcze wymienić, bo jest trochę mniej, ale będzie już Jola Mrotek, będzie Krzysztof Kowalewski. Myślę, że aktorów będzie dużo, dużo, dużo więcej. Nie sposób teraz wszystkich wymienić z imienia, z nazwiska. Dlaczego to właśnie Kętrzyn ma być filmową stolicą Mazur? Kino w Kętrzynie jest w miarę nowoczesne i z tego, co zauważyłem, to mieszkańcy Kętrzyna chętnie odwiedzają tą salę. W związku z tym aktorzy jeżdżą tam, gdzie publiczność kocha polskie filmy, gdzie chodzi na polskie filmy, gdzie to kino jest jakby doceniane. Takiej scenografii podczas inicjacji Walkirii dotąd nie było. Scenograficznie będzie około 1000 maków zasadzonych. Żeby Kętrzyn uczynić filmową stolicą Mazur. Aktorzy jeżdżą tam, gdzie publiczność kocha polskie filmy. Kętrzyn ma niepowtarzalną atmosferę. Będzie ostro, zawsze jest ostro. Wakacje rozkręcają się na dobre. Ci, którzy lato postanowili spędzić w mieście, na nudę narzekać nie mogą. Miejskie instytucje przygotowały całą ofertę możliwości spędzenia wolnego czasu. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkie dzieci na wakacyjną podróż w zdobywaniu wiedzy. Dobrze się przygotujcie, bowiem ta podróż obejmie całą kulę ziemską, a nawet jeszcze dalej. Serdecznie zapraszamy właśnie w ramach wakacji do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamku do korzystania z naszej oferty wakacyjnej. W tym roku przygotowaliśmy ją pod tytułem Wakacje z wyobraźnią. Będą zajęcia codziennie od godziny 10 do 13. Prowadzone będą właśnie przez panią Ulę i przeze mnie. Będą to właśnie zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, no wszelkie różne dla dzieci, dla młodzieży, dla chętnych osób, które lubią spędzać czas w bibliotece. Zapraszamy do korzystania z informacji, która znajduje się na stronie internetowej biblioteki, a także na plakatach odnośnie planu, ponieważ w pierwszym miesiącu ja będę prowadzić zajęcia i nie tylko będą zajęcia plastyczne, ale również pojawi się pies w bibliotece. Będą to zajęcia trochę z dogoterapii, trochę zajęć z psem, będą trochę zajęcia taneczne, ponieważ pierwsze dwa tygodnie to jest podróż po świecie. Będziemy się zaznajamiać z kulturą, obyczajami różnych kontynentów, niektórych plemion.
I żeby nie było tak nudno, to po prostu popróbujemy tego, co oni robili, czym się zajmowali, czym się zajmują teraz. Będzie trochę tańca latyno. Będzie oczywiście też dużo zajęć plastycznych i takich kolorowych, barwnych, że tak powiem. Druga część miesiąca lipca to są zajęcia bardziej twórcze, ale także takie, które pomogą nam przenieść się w inny świat. To jest Harry Potter, na pewno wszystkim bardzo dobrze znany, to jest trochę kosmosu, trochę rzeczy do robienia, tak jak jest napisane, czegoś nowego z czegoś, co już było. Trochę też będziemy chcieli się pobawić w kulturalne rzeczy, czyli zapoznać młode osoby ze sztuką dyskusji, debatowania. To będzie taki początek dla dzieci debat oksfordzkich. No takim może jeszcze nie na dużym poziomie debat oksfordzkich, ale spróbujemy coś takiego nowego wprowadzić, zobaczyć, jak dzieci się czują w dyskusji pomiędzy sobą. A jak biblioteka działa w czasie wakacji? Zapraszamy do korzystania z biblioteki w godzinach od 9 do 16, od poniedziałku do piątku. Wakacje można również spędzić z Kętrzyńskim Centrum Kultury. Na najmłodszych czekają warsztaty taneczne z Piotrem Frąckiewiczem oraz warsztaty ceramiczne w pracowni plastycznej. Szanowni Państwo, Kętrzyńskie Centrum Kultury przygotowało dla dzieci i młodzieży warsztaty ceramiczne, które poprowadzi pani Justyna Kamińska. Odbędą się one w dniach 3-7 lipca oraz 1-4 sierpnia. Serdecznie zapraszamy. Oraz warsztaty taneczne, które poprowadzi pan Piotr Frąckiewicz, które odbędą się w dniach 26 czerwca, 7 lipca od godziny 9 do 10 grupa początkująca oraz od godziny 10 do 12 grupa zaawansowana. Zajęcia odbędą się na sali korekcyjnej Szkoły Podstawowej nr 4. Letnie szaleństwo nie obejdzie się bez słońca i zabaw w wodzie. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował specjalną ofertę wakacyjną dla tych małych i tych całkiem dużych. Oferta wakacyjna Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym roku jest, myślę, że dosyć bogata. Powtarzamy zajęcia, które tradycyjnie dzieją się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w wakacje. Są to zajęcia w sali bilardowej, oczywiście zajęcia na basenie, oczywiście szkółka pływacka, oczywiście szkółka tenisowa. Ale w tym roku mamy dwie nowe oferty dla naszych mieszkańców. One skupione są w hali mistrzów, w hali przy tak zwanej czwórce popularnie w Kętrzynie. Zapraszamy tam dzieci i również dzieci i rodziców na wspólne zajęcia po to, aby poczuć własne ciało, po to, aby wzajemnie rozładować emocje, po to, aby też poznać siebie nawzajem. Myślę, że to jest ciekawa oferta dla rodziców i dzieci, ponieważ wakacje to jest taki czas, kiedy odpoczywamy, ale też myślę, że właśnie mamy więcej czasu dla siebie i możemy ten czas przyjemnie spożytkować. Dlatego uważam, że to jest bardzo warta polecenia oferta i zachęcam szczególnie Państwa do skorzystania z tego. Jest również oferta dla dzieci na zajęcia ruchowe, dla takich maluszków od wieku 3 i 6 lat. Oferta wakacyjna na rozruszanie się, na rozwój motoryczny dzieci, taki ogólny rozwój dzieci. I także oferta w sali korekcyjnej, gdzie fizjoterapeuci, którzy są zatrudnieni w ośrodku sportu i rekreacji, wykonują badania, to mogą być badania przesiewowe, wad postawy, jakichś wad w chodzeniu, wad korekcyjnych. Także te wszystkie wady można, oczywiście tam są rozpoznane, zdiagnozowane i jednocześnie można je korygować. Czyli tam również zapraszamy dzieci z rodzicami po to, żeby w tym czasie właśnie, kiedy mamy może więcej czasu dla rodziny, dla siebie, możemy zagospodarować ten czas po to, żeby wzmocnić nas, poprawić wady postawy, czy poprawić dzieci, czy też nabyć właściwej postawy, tak? Nauczyć się, jak można nabyć właściwej postawy, jak można się właściwie poruszać. No i oczywiście zapraszamy na szeroko pojętą rekreację. Nowością są też spotkania i treningi rowerowe. Spotykamy się z Magdą
Chmielewską w każdą sobotę, to jest mistrzyni MTB, także to jest nasza mistrzyni kolarstwa w Kętrzynie. Ona będzie realizowała również szkółkę dla dzieci i młodzieży i można z nią jeździć, poznawać tajniki kolarstwa, czy też dobrej, właściwej rekreacji. Oczywiście dbamy o bezpieczeństwo, także przekazane będą wszelkie informacje dotyczące bezpiecznego zachowania, też bezpiecznego zachowania w wodzie, bezpiecznego zachowania na drodze. Także myślę, że warto skorzystać z oferty wakacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Oczywiście bardzo Państwa serdecznie zachęcam. Poza basenami. Pogoda na razie może nie jest zbyt łaskawa, ale miejmy nadzieję, że wszystko jest przed nami, że rzeczywiście to słońce będzie regularnie zawita do Kętrzyna i będzie na naszych obiektach. A poza tym, jeżeli nie ma pogody, to oczywiście serdecznie zapraszamy na bilard, serdecznie zapraszamy właśnie do tych sal korekcyjnych, gdzie można uzyskać dobre porady i do tego Państwa bardzo serdecznie zachęcam. Sekcja fotograficzna Uniwersytetu Trzeciego Wieku w tym roku jest bardzo aktywna. Przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną przygotowali kolejną już wystawę będącą miłym wspomnieniem. Fotograficzny portret Kętrzyna to kolejna propozycja Uniwersytetu Trzeciego Wieku na ukazanie portretów, tajemnic i historii związanych z naszym miastem i okolicą. Fotografie możemy podziwiać w kętrzyńskiej loży. Prace były wykonywane w przeciągu 5 lat. To są różne tematy. Są tematy poświęcone temu, skąd przyjechali tutejsi Kętrzyniacy. Są tematy dotyczące portretu ówczesnego wizerunku ludzi trzeciego wieku, że tak powiem, seniorów kętrzyńskich. Są też prace poświęcone tajemniczości Kętrzyna, takim anegdotom, niespotykanym historiom i tego typu rzeczom. Co ciekawe, wystawa jest dwustronna. Można więc także oglądać ją na zewnątrz budynku. Ponadto zdjęcia uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku możemy oglądać w Galerii Kętrzyńskiego Centrum Kultury w ramach wystawy Kim jesteśmy? W wieku 4 lat wydał swój pierwszy krążek. Mając 19 lat, doprowadził do łez jurorów muzycznego programu. A rok później wystąpił przed kętrzyńską publicznością. Utalentowany Adam Stachowiak wystąpił w amfiteatrze w minioną sobotę. Na obszerną relację z koncertu Adama Stachowiaka zapraszamy do programu bez komentarza. Najmłodsi mieszkańcy Kętrzyna mogli poczuć się niczym sam Mikołaj Kopernik. A to za sprawą pikniku astronomicznego. Przez cały dzień w Muzeum imienia Wojciecha Kętrzyńskiego odbywały się specjalne warsztaty we współpracy z olsztyńskim planetarium. Astrolabium, czyli astronomiczne laboratorium mobilne. To miejsce, które niczym magnes przyciągnęło wielu ciekawskich tego świata. Były zagadki, ciekawostki oraz tysiące pytań. No jest to piknik astronomiczny, piknik, na który zostało zaproszone olsztyńskie planetarium, przede wszystkim z kopułą przenośnego planetarium, ale także z kilkoma propozycjami warsztatowymi, które realizujemy przy okazji różnych imprez. No, tak jak powiedziałem, główną atrakcją jest kopuła dmuchanego planetarium, gdzie prezentowane są filmy w technologii Full Dome, czyli prezentowane na półsferycznym ekranie. Trzeba wejść do środka tej dużej, dużej dmuchanej konstrukcji. Natomiast tutaj jesteśmy przy stoisku, które hasłowo nazwane zostało Zabawa i Nauka. Jest to stoisko przygotowane dla dzieci, po to, żeby dzieci, obcując z różnymi zabawkami edukacyjnymi i przyrządami
demonstracyjnymi, zaczęły zadawać pytania. I właśnie po to tu jesteśmy, żeby odpowiadać na pytania dzieci. Nie jest naszą ambicją edukowanie, ale pobudzanie wyobraźni, pobudzanie do zadawania pytań, do szukania odpowiedzi na nie. Jakie tutaj jeszcze warsztaty znajdziemy? No oprócz zabawy i nauki są też dwa warsztaty plastyczne, ale bardzo edukacyjne. Jeden z nich to sklejanie zegara słonecznego oraz także możliwość dowiedzenia się czegoś więcej na temat zegarów słonecznych. Drugi to model sztucznego satelity Rosetta, która to misja już jest skończona i misja ta była skierowana głównie na badanie komet i drobnych ciał w Układzie Słonecznym. No i po tej misji pozostało nam wspomnienie, mnóstwo wiedzy oraz modele satelitów, które można sobie posklejać. Dzieci były w pełni zachwycone warsztatami. Wszak nauka poprzez zabawę to najlepsza forma zdobywania wiedzy. Co ty tutaj takiego trzymasz? Robota. A jak go zrobiłaś? Sklejałam klejem i wycinałam. Normalnie robiłam. I do czego on ci teraz posłuży? Do zabawy. A ty też robiłaś takiego stworka? Tak, robiłam takiego też. Trudno się go robiło? Nawet trudno, no bo klej był słaby trochę, no i odpadały rzeczy. Trudno było niektóre wycinać, jeśli ktoś jest do innego wycinania przyzwyczajony. A jak wygląda ten stworek? Co on ma szczególnego? Różne stworki różnie mają antenę, niektóre tu, niektóre tu. Mój nie ma ręki, akurat ma skrzydło złamane. Fajnie się bawię. Tu jest dużo fajnych rzeczy. A jakich rzeczy? No, takie, gdzie tam jest taka kulka. I co się robi z tą kulką? No, to ona tak spada do takiej siatki. Co tutaj takiego trzymasz? Potworka. Potworka. A co to za potworek? Z kosmosu. Z kosmosu. A jak go zrobiłaś? Przyklejałam części. I tylko to? Tak. Meteoryty to obiekty kosmiczne, które dotarły do powierzchni Ziemi. Wyglądają jak zwykłe kamienie, jednak dla astronomów to cenne znaleziska. O ich ciekawostkach opowiadał astronom. Dla naukowców są one interesujące przede wszystkim dlatego, że mają 4,5 miliarda lat, czyli prawie dokładnie tyle, ile nasz Układ Słoneczny. One formowały się wtedy, kiedy tworzyło się Słońce, kiedy wokół niego powstawały planetozymale, takie zarodki planet. Potem one się łączyły w planety, ale nie wszystkie. Część z nich pozostała głównie na orbitach pomiędzy Marsem a Jowiszem. I fragmenty ich tam po zderzeniach trafiają w okolice Ziemi, spadają jako meteoryty. Ponieważ przelot przez atmosferę trwa bardzo krótko, to są sekundy, najwyżej kilkanaście sekund, zewnętrzna warstwa się topi, jest zrywana przez pęd powietrza, ale do wnętrza ciepło nie zdąży przeniknąć. Także to, co do nas dociera, to jest ta skała, która powstała te 4,5 miliarda lat temu w oryginalnym kształcie, niezmieniona. I możemy dzięki temu poznać, z czego formowała się Ziemia i inne planety. Przed nami program Na Gorąco. Gościem będzie przewodniczący Rady Powiatu Łukasz Wiśniewski. Następnie program Nasza Debata, gdzie Jarosław Żukowski porozmawia z Jolantą Tokarczuk, rzecznikiem prasowym drugiego Festiwalu Filmów Historycznych. W programie Po godzinach Justyna Drost porozmawia z Jerzym Pruszyńskim, pedagogiem, dyrektorem Gminnego Gimnazjum w Karolewie oraz trenera Kętrzyn Bluebird Team. Na zakończenie obiecany koncert Adama Stachowiaka. To wszystko w tym wydaniu. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Tak.
scenografii podczas inicjacji Walkirii dotąd nie było. Scenograficznie będzie około 1000 maków zasadzonych. Żeby Kętrzyn uczynić filmową stolicą Mazur. Aktorzy jeżdżą tam, gdzie publiczność kocha polskie filmy. Kętrzyn ma niepowtarzalną atmosferę. Będzie ostro, zawsze jest ostro. Jarosław Żukowski, witam w programie Na Gorąco. W naszym studiu gościmy dzisiaj pana Łukasza Wiśniewskiego, przewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Oczywiście kolejny raz temat Na Gorąco to jest powiat, ale zanim przejdziemy do ostatniej sesji, na której po raz kolejny zarząd nie otrzymał absolutorium, porozmawiamy o piśmie, które przyszło na pana ręce. I chyba w związku z tym pismem możemy powiedzieć, że sprawa komisarza w powiecie to już w czasie przeszłym należy to, ten wniosek rozpatrywać. Czy możemy już tak powiedzieć, to jeszcze bym nie był tego taki pewien, ze strony zarządu wciąż padają sugestie, że ten temat jest niezakończony, ale na pewno to pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dużo wyjaśnia w sytuacji wystąpienia pana starosty do wojewody o zawieszenie organów, przez niektórych zwane również donosem na samego siebie, gdzie w piśmie z ministerstwa te wątpliwości pewne już chyba zostały rozwiane co do tej procedury i też jasno zostało też na piśmie wskazane, że ten artykuł mówiący o zawieszeniu organów jest artykułem właśnie tylko i wyłącznie dla organów nadzoru, które mogą z urzędu podjąć takie działania, a nie na wniosek zainteresowanej strony, że tak się wyrazi, bo to jest dość niespotykane. Nie wiem czy pana, ale mnie w tym piśmie uderzyła jedna rzecz. Zazwyczaj tego rodzaju pisma kierowane do jednej ze stron konfliktu, ostrego konfliktu, prawda, są pisane językiem prawniczym, takim trochę niezrozumiałym, zdania potrójnie, poczwórnie złożone, żeby nie do końca jednoznacznie to coś wynikało z tego pisma. A to pismo jest czytelne, krótkie, jednoznaczne. I jak dla mnie, jak ja to czytam, to wystarczy to raz przeczytać, to jest zrozumiałe, że ten temat już upadł. Tam jest jeszcze ciekawa sugestia, no bo minister, który podpisał to pismo, wskazuje na wskazuje na rozwiązanie problemu waszego w Radzie, że można to wewnętrznie zrobić. I wskazuje na artykuł 31 ustawy o samorządzie powiatowym, który mówi o możliwości odwołania starosty. A nie pokazuje drugiej możliwości, tak? No nie wskazuje na referendum, które by odwoływało Radę. Sekretarz stanu, który podpisał się pod tym pismem, faktycznie w bardzo prostych słowach przedstawia sytuację, iż to wojewoda inicjuje takie postępowanie. Jasno zostało wskazane, że od okresu złożenia tego wniosku przez pana starostę, czyli od kwietnia do dnia powiedzmy dzisiejszego, wojewoda w ogóle nie wystąpił do ministra o wszczęcie takiej procedury. To jest jedno. A drugie, to co pan powiedział, to też jest jasno powiedziane, że i zasugerowane wprost, że to jest wewnętrzna sprawa powiatu, którą na poziomie powiatu można rozwiązać i jest jasno wskazane, że Rada ma jako organ, który kreuje zarząd, ma możliwość również jego odwołania i taka procedura również została wszczęta już wcześniej, przed tym pismem, bo wniosek o odwołanie starosty został złożony, aby faktycznie zakończyć ten temat. Wątek wojewody jest też ciekawy, no bo wojewoda uchylił kilka uchwał Rady Powiatu, tak? I otrzymując ten wniosek, pewnie myślał, że ma jakieś powody do tego, żeby jakąś procedurę wszcząć, ale chyba z tego pisma wynika, że żadnej procedury nie wszczął. Co to może oznaczać? Że to wojewoda
nie znał sytuacji, czy jak się zapoznał z tymi pismami, to wtedy stwierdził, że nie wszczyna? To mówi się ładnie, nie mam wiedzy na ten temat, żeby wojewoda nie wiedział, czy też nie miał rozeznania w tej sprawie, więc bardziej pytanie do pana wojewody, ale mimo wszystko no, uchylanie uchwał to jest też normalna rzecz. W każdym samorządzie się zdarzy, że jakaś uchwała jest uchylana przez organy nadzoru i tych kilka uchwał na kilkaset podjętych przez Radę Powiatu też było uchylonych, ale to nie jest powód, żeby stwierdzić, że organy powiatu przestały działać, nie działają skutecznie, jest jakiś paraliż. To jest za daleko idący wniosek, nie poparty faktami. I chyba, jeśli mógłbym domniemywać, to też czy na poziomie wojewody, czy na poziomie ministerstwa, też tam są ludzie, którzy mają lata doświadczeń w pracy samorządowej, w pracy administracji rządowej, którzy wiedzą, kiedy następuje interwencja w sytuacjach nierokujących nadziei, a kiedy jest to zwykły konflikt, czy to spór polityczny, spór prawny pomiędzy organami, gdzie nie należy interweniować, bo to byłoby, ja też podkreślałem już wielokrotnie, naruszenie tej fundamentalnej zasady samorządności. No, po to jest samorząd, że ma rozwiązywać swoje problemy w zakresie, tym, do których został powołanych w ustawach. I ten spór, który jest zawsze w każdej radzie, w każdej gminie, każdym powiecie, są różne opcje, różne pomysły na pewne działania, no to jest wpisane w działalność samorządową i ingerencja w spór sam w sobie tylko z tego tytułu no byłoby na daleko idącym naruszeniem tej idei samorządności. Ale jakaś praca musiała być wykonana nad tymi wnioskami, czy nad tym wnioskiem, no bo trwało to 2 miesiące. A pismo jakby jest tak oczywiste, że właściwie to pismo można było po tym wniosku już sformułować. Znaczy to pismo z ministerstwa jest jakby odpowiedzią na oświadczenie Rady, tak? Bo jakby chronologicznie najpierw pan starosta. A, czyli ministerstwo wystąpi. Nic nie wie o działaniach wojewody i dopiero reaguje na wasze pismo tak, odpowiadające tak, na wniosek wojewody. Tak, to rozumiem, bo to jest odpowiedź na oświadczenie Rady, gdzie Rada ustosunkowała się do zarzutów starosty, ale jak domniemuję, też w tym czasie na poziomie wojewoda, ministerstwo nic się nie wydarzyło. Z pisma ministerstwa wynika, że wojewoda nie wystąpił z taką inicjatywą zawieszenia organów. Więc wojewoda przynajmniej w tym okresie żadnych działań, jak rozumiem, nie podejmował. Pewnie też po jakiejś ocenie wniosku pana starosty powstrzymał się od tych działań. Znaczy oprócz działań medialnych, no bo było kilka dni po złożeniu wniosku przez starostę, były informacje, że wojewoda się tym zajmie. No, nie mam dalszej wiedzy, jak się skończyło też ten temat na poziomie wojewody. Na pewno wojewoda nie wystąpił do Rady, bo takie żadne pisma nie wpłynęły do nas i z tego pisma z ministerstwa wynika, że również też nie zainicjował tej procedury zawieszającej organy. Znaczy, wojewoda też dawał do zrozumienia w trakcie jakby tego trwania tej procedury, czy nie wszczęcia procedury, że istotnym dla niego było pismo, czy opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, której chyba pan wojewoda do dzisiaj nie otrzymał. Też nie wiem. Na pewno też, jeśli już o budżecie, może kilka słów, to ten temat też już myślę, że został rozwiązany. Ten spór, którym... No właśnie, chciałem się zapytać, czy ten budżet w końcu jest, czy nie ma, bo... Budżet jest od 18 stycznia. No, pan starosta uparcie przez wiele miesięcy twierdził, że tego budżetu nie ma. Ten budżet był... Ale go realizował. Realizował. Oczywiście ten budżet miał jakieś wady, tak, i o tych wadach rozmawialiśmy, wspieraliśmy się w tych punktach, ale ten budżet cały czas był. I jakby, aby przeciąć ten spór, z jednej z poprzednich sesji już zamknęliśmy temat budżetu, dostosowaliśmy do tej treści, której wymagała Regionalna Izba Obrachunkowa. RIO nie zgłasza żadnych przyczyn. Do dnia dzisiejszego nie mam żadnej informacji, aby coś było dalej kwestionowane w budżecie, więc rozumiem, że temat został uporządkowany. No dobra, temat budżetu uporządkowany, ostatnia sesja, temat absolutorium. Po raz kolejny zarząd nie otrzymuje absolutorium. Co się stało? Taka była ocena pracy zarządu przez Radę. Chociaż też trzeba też to nadmienić, że jest to jakby troszkę sytuacja inna niż w zeszłym roku, gdyż w tym roku no, żaden radny nie był przeciwko udzieleniu z absolutorium. 9 radnych było za udzieleniem, 7 się wstrzymało. I zarządowi zabrakło po prostu? Zabrakło jednej osoby. Przy absolutorium jest wymagana bezwzględna większość tutaj ustawowego składu rady, więc potrzeba po prostu 10 głosów, żeby dostać absolutorium
Tak jak powiedziałem, 9 radnych było za, 7 się wstrzymało. W zeszłym roku była sytuacja inna, gdyż, jak dobrze pamiętam, 11 radnych było przeciwko udzieleniu absolutorium, więc to już troszkę inaczej, można powiedzieć, na ten liczbowo wyglądało. No ale chyba to absolutorium było na wyciągnięcie ręki, bo tam brakowało jednego radnego z tamtej strony, tak? Ze strony starosty. No jeśli tak mówiąc, no tak, no, nie było obecnych trzech radnych, tak, ale też jakby nie był obecny też pan radny Pienia, który tutaj jest, jakby można powiedzieć, w tym grupie wspierającej starosty, więc jakby też można powiedzieć, jakby był, to te 10 głosów mogło być, ale to jest takie gdybanie, a nie liczy się to, jak wątpi pan, jakby pan czy radny głosował? Znaczy nie wątpię, ale jeśli nie brał udziału w głosowaniu, to też nie można tak rozpatrywać. No, ci, którzy nie są, no to po prostu nie wzięli udziału w głosowaniu. Jakby był, pewnie mógłby ten wynik wyglądać inaczej. No, wydaje się logiczne, że trzeba było powtórzyć to głosowanie, tak? Nie ma takiej możliwości, chyba formalnej nawet, żeby głosuje się raz po prostu, tak? Czyli co to oznacza dla powiatu? Uchwała absolutoryjna nie została podjęta. Zarząd nie ma absolutorium, funkcjonuje dalej, no to wiele nie zmienia tak na dobrą sprawę. Mimo takiego szumu, że to jest aż takie wielkie zamieszanie, to nie. No, zarząd w zeszłym roku nie miał absolutorium, normalnie funkcjonował, realizował inwestycje. Te argumenty, że jest trudniej, że może ciężej pozyskać jakieś kredyty, bo takie argumenty padały, no też nie są aż takie jednak istotne, skoro były pozyskiwane te środki, były pozyskiwane kredyty. Jest to bardziej jednak ocena z pracy zarządu pod względem wykonania budżetu. No, absolutorium się do tego odnosi. Właśnie, tak naprawdę absolutorium w jednostkach samorządu terytorialnego to jest ocena i kontrola tego, co zostało wykonane w finansach, więc to chyba nie powinno odgrywać jakiejś tam... Znaczy sama instytucja absolutorium jest troszkę, jest jakby już to abstrahując, w mojej też ocenie, no, troszkę z instrumentem nie do końca takim, jakim powinny być, żeby to nie bardzo wchodzić w szczegóły. Były takie też plany, aby bardziej jednak tutaj jest te sprawozdania finansowe, to kontrolowało RIO, tak, i tutaj RIO oceniało wykonanie tego, bo jednak tutaj ze strony oceny radnych to zawsze jest oparte też taką oceną bieżącą, oceną innych aspektów. No i polityczną, no bo polityczną, rada jest polityczna, no przecież politycznie się ją wybiera, tak? W jakimś aspekcie na pewno też, dlatego to też mówię, ta sama instytucja absolutorium jak dla mnie jest za mocno podkreślana i nie jest aż tak, nie powinna być tak istotna. Jeśli budżet był zrealizowany prawidłowo, nie było przekroczeń, no to znaczy, że został zrealizowany, ale i tyle. No. Jeśli byłby niezrealizowany prawidłowo, no to są inne instrumenty względem tych, którzy byli... Czyli to nie jest nic groźnego dla powiatu i mieszkańców przede wszystkim nie, powiatu. Znaczy, w żadnym wypadku tego tak nie oceniam, jednak to jest bardziej ocena pracy zarządu, tak, pod tym ujęciem finansowym. Czyli urażona duma po prostu. Jest jakby znaczy naruszona, tak? Duma, że no nie zostaliśmy tego absolutorium, źle zostaliśmy ocenieni. No to na pewno, wie pan, to też jak sam pamiętam, jak będąc wójtem, to też jednak to jest taka ocena tej pracy i każdy by chciał być oceniony pozytywnie. Mimo wszystko, kiedy tego absolutorium nie ma, to też pewien ten taki absmak tak jest. I ja się tutaj pewnie zarządowi też bym nie dziwił, żebym był ich w miejscu. Ale to też nie rzutuje aż na całość funkcjonowania samorządu. Wcześniej mówiło się o porozumieniu między tymi dwoma zwaśnionymi grupami, 8 i 11. Po tym głosowaniu to już nie ma szans na to porozumienie? Czy na czym ono miałoby polegać w ogóle? Bo tak do końca znaczy, chyba nie ma nie wiadomo. Tak, chyba w polityce jest możliwe, że nie mów nigdy i też nie można tak się stawiać, że nie może być tego porozumienia. No, oczywiście nie ma... Realność takiej pełnej współpracy koalicyjnej, nazwijmy, chyba jest żadna, ale z konieczność, ja powiem bardziej to kategorię konieczność współpracy jest oczywista i ta współpraca musi być. Na jakim poziomie, no to ciągle rozmawiamy i te rozmowy ciągle trwają i ja mam nadzieję, że do pewnych płaszczyzn porozumienia jesteśmy w stanie dojść. A te ostre słowa, które starosta skierował chyba do was, tak? Czy do całej Rady? To jest raczej jakby brak doświadczenia samorządowego, brak obycia politycznego, czy może nerwy, czy no jak to oceniać może w ogóle? No bo pośrodku. W ramach porozumienia takich pewnych słów się nie używa. No. Znaczy to też zwracaliśmy na to uwagę podczas ostatniej sesji, że jednak takie właśnie
wycieczki osobiste, inwektywy kierowane w stosunku do radnych na pewno nie ułatwiają porozumienia. To nie jest pierwszy raz, bo to już zdarzyło się panu starości kilkukrotnie, choćby to, co zarejestrowały wasze kamery na poprzedniej sesji, kiedy słowami, zwrócił się do radnego słowami zamknij się. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca i to powoduje pewne trudności w takich zwykłych kontaktach, czysto ludzkich nawet bym powiedział. I dla mnie są niezrozumiałe, na pewno nie na miejscu. I to, co powiedziałem też na sesji, no, ja się pierwszy raz spotkałem, może jestem jeszcze młodym człowiekiem mimo wszystko, dość krótko w tym samorządzie, ale ja się nie spotkałem taką sytuacją nigdy. Nigdy w żadnym z samorządów, który miałem przyjemność, czy samorządowcami, z którymi miałem przyjemność się spotykać, współpracować. To jest dla mnie dość abstrakcyjne mimo wszystko. Czyli na koniec jeszcze. Czyli budżet jest? Jest. Można zadania publiczne realizować? Oczywiście. Czy wy jako radni znacie jakąś mapę drogową tych realizacji, które będą kolejno realizowane z tego budżetu? Zarząd to przedstawił? To, co jest w budżecie, to już jest w budżecie, tak? My na ten trybunał... No tak, ale to trzeba teraz zrealizować. Czyli no jakąś mapę trzeba stworzyć, to tak? To już jest rola zarządu. Jak zarząd nader często mówi, że nas nie poinformuje albo nam nie powie, jaki mają harmonogram, jakie mają pomysły na pozyskiwanie środków, to tak się komunikują z radnymi. No mają może i prawo, może nie. Takiej mapy w takim znaczeniu to na pewno nie znamy, przynajmniej ja. Natomiast ciągle rozmawiamy o kolejnych inwestycjach, które powinny znaleźć się w tym budżecie. Wciąż jest otwarty temat szpitala, dróg powiatowych, remontowanych wspólnie z gminami, czy też jest jedna droga ze środkami, tak zwanymi schetynówkami. O tym wszystkim rozmawiamy, bo nikomu nie zależy na tym, aby blokować ten powiat, czy blokować realizację budżetu na zasadzie nie, bo nie. Bo to nie o to w tym wszystkim chodzi i nie jest taką intencją nadal często przypisywaną nam tutaj jako hamulcowym, jak to pan wicestarosta nadal często lubi wszelkiej maści infografikami wrzucać, bo to tylko kwestia wzajemnego szacunku, kompromisu i szukania tej nici porozumienia, o które czasami jest naprawdę trudno, zwłaszcza po tych słowach, które padają w kierunku większości radnych. No, tym podsumowaniem to chyba z tego pisma z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest ostatnie zdanie, które właśnie mówi pan sekretarz stanu. Mówi wyraźnie, że to może mieć znaczenie, jeżeli chodzi o mieszkańców, wyborców przyszłych, tak? W następnych wyborach. Więc no, jedna strona drugiej stronie nie może zarzucać, że coś robi przeciwko mieszkańcom, tak? Znaczy, no, nie można tego zarzucać, bo wszyscy jesteście wybrani przez tych samych ludzi praktycznie, tak? Dokładnie tak. Mieszkańców powiatu kętrzyńskiego. No, to też na którejś sesji mówię, no, to, jeśli się spieramy, które mają być drogi realizowane, to nie na tej zasadzie moje, twoje, tylko bo tam każdy by chciał, żeby każda droga była zrobiona. No nie stać na nas na wszystko, musimy wybierać, musimy się spierać, ale wszyscy mieszkańcy powinni być traktowani tak samo, bo to są, każdy ma te same oczekiwania względem powiatu i oczekuje tego, żeby te zadania, które są postawione przed nami, były zrealizowane prawidłowo. Oby zostały zrealizowane te, co są już zaplanowane, tak? Oby było ich jeszcze więcej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Gościem programu Na Gorąco był Łukasz Wiśniewski, przewodniczący Rady Powiatu w Kętrzynie. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Dobranoc. Jarosław Żukowski, witam Państwa w programie Nasza Debata. Dzisiaj naszym i Państwa gościem jest pani Jolanta Tokarczyk, rzecznik prasowy drugiego w
Festiwalu Filmów Wojennych i Historycznych w Kętrzynie. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Już od jakiegoś czasu mówimy, że Kętrzyn staje się powoli stolicą filmów historycznych i wojennych. Między innymi dzięki temu, że rozpoczęliśmy ten festiwal w tamtym roku. W tym roku będzie jeszcze szerszy, więcej filmów i więcej dyskusji i mam nadzieję jeszcze lepszy odbiór niż ubiegłorocznego festiwalu. Rzeczywiście ubiegłoroczny festiwal był pierwszy, więc było to takie troszeczkę przecieranie szlaków, sondowanie gustów publiczności kętrzyńskiej również. W tym roku jesteśmy bogatsi o te doświadczenia, więc no myślę, że tutaj ta wiedza, którą posiadamy z ubiegłego roku, pozwoliła nam tak dobrać filmy, tak przygotować repertuar, żeby widzów zainteresować. No właśnie, z pokazu przedpremierowego Wyklętego wiemy, że publiczność kętrzyńska bardzo dobrze przyjęła ten film i on będzie na festiwalu? Będzie pokazywany na Walkirii. Tak, jest to skądinąd bardzo dobry film, budzący żywe emocje, a na potwierdzenie tego, że jest to film naprawdę wysokiej klasy, mogę przywołać fakt ostatniego pokazu podczas festiwalu w Koszalinie, festiwalu bardzo prestiżowego Młodzi i Film, gdzie właśnie film z jedną z głównych ról Marcina Kwaśnego, który jest takim naszym ambasadorem Walkirii, zakwalifikował się do 12 najlepszych młodych twórców. Ja dodam na marginesie, że jest to praktycznie debiut potrójny, ponieważ z jednej strony Marcin debiutował w roli producenta, co łatwe nie jest. Z drugiej strony mieliśmy debiut reżyserski Konrada Łęckiego, ale też mieliśmy debiut operatorski Karola Łakomca, więc jakby w trójnasób trzech debiutantów w jednym filmie to dużo. Biorąc pod uwagę problemy, z jakimi twórcy musieli się zmierzyć od finansowych poprzez lokacje i różnego rodzaju inne związane na przykład z obsadą aktorską, bo wiadomo, że przy niskich budżetach jednak ta skompletowanie właściwej obsady nasuwa, rodzi pewien problem, więc tym bardziej myślę, że jest to film warty zobaczenia, zwłaszcza, że zaprosimy Państwa na dyskusję po projekcji i myślę, że twórcy opowiedzą wtedy o tych wszystkich niuansach, kulisach kręcenia filmu, problemach kręcenia filmu historycznego, które zawsze nastręczają o wiele więcej sytuacji problematycznych niż przy tak zwanym kinie obyczajowym, współczesnym, ale z drugiej strony musimy pamiętać, a Państwo zapewne tego nie wiedzą, że ten film Wyklęty powstawał przy bardzo niskim budżecie. Statystyczny budżet polskiego filmu to jest około 4-5 milionów złotych, mówię o takim kinie współczesnym, obyczajowym. Tymczasem ekipa Wyklętego zrealizowała swój projekt za około połowę tej kwoty, więc proszę sobie wyobrazić, zrobić kino historyczne, kostiumowe, gdzie prawda jest odpowiednio większa liczba mundurów, no, potrzebne są duże nakłady na efekty specjalne, na kolor korekcji, czyli te wszystkie etapy, których nie udaje się ze zrozumiałych względów wypracować na planie zdjęciowym, więc to jest jakby taka sytuacja, która no, na pewno rodzi o wiele większe wyzwania dla całej ekipy. I rzeczywiście, ja tu może troszeczkę zdradzę kulisy tej realizacji, o których dowiedziałam się od twórców. Rzeczywiście był to projekt nie tylko problematyczny finansowo, ale przede wszystkim rozciągnięty w czasie. Właśnie między innymi z tego powodu, że nie udało się zgromadzić tych wszystkich środków w jednym terminie. I projekt powstawał praktycznie przez 3 lata. To był czas około 2014-2015 i jeszcze właśnie ostatnie prace w 2016 roku, więc to jest jakby skala problemu, która świadczy o powadze tego kina historycznego. Festiwal rozpoczynamy 21 lipca w południe, dokładnie. Mniej więcej w południe, w Kinie Gwiazda. Dokładnie tak. I tam też będą obok, znaczy na Placu Piłsudskiego, tak? Tak, tuż przed... Po każdym filmie będzie dyskusja z zaproszonymi gośćmi. Twórcami, tak. Taki mamy plan. W ubiegłym roku te dyskusje odbywały się w samym kinie, ale mamy świadomość, że to rodzi pewne problemy dla tych widzów, którzy chcą wyjść, chcą się przemieścić, również twórcy. No, wiąże się to z pewnymi niedogodnościami. Doszliśmy do wniosku, że w tym roku lepszą przestrzenią będzie przestrzeń przed kinem Gwiazda. Mamy taki plan, aby stworzyć tam coś na kształt małego miasteczka filmowego. Zaplanowaliśmy
kilkadziesiąt leżaków legalnej kultury, żeby można było sobie spokojnie spocząć i odpocząć w tej przestrzeni, jednocześnie słuchając tego, co mają nam do powiedzenia twórcy. Także wychodzimy do widzów przed kino w tym roku. Dobra, Wyklęty to raz. Kolejne filmy? No myślę, że bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe będzie zderzenie dwóch filmów dedykowanych Beksińskim. To jest taki temat filmowy, który wypłynął w ubiegłym roku, a właściwie jeszcze chwilę wcześniej książką Magdaleny Grzebałkowskiej poświęconej Beksińskim. Później twórcy zabrali się za swego rodzaju ekranizację tej książki. Mówię tutaj o twórcach filmu dokumentalnego, który jest jeszcze bardzo mało znany. On był pokazany m.in. na krakowskim festiwalu filmowym w tym roku. Myślę o filmie Beksińscy album wideofoniczny. To jest dokument zmontowany z materiałów archiwalnych, których było kilkaset godzin. Wszystkie te materiały zdeponowane są w Muzeum w Sanoku, miejscu urodzenia Tomka Beksińskiego, miejscu zamieszkania starszego Nestora rodu Zdzisława Beksińskiego, popularnego malarza. I rzeczywiście z tych materiałów reżyser zmontował produkcję, która liczy około 1,5 godziny, ale oglądając ten film mamy świadomość, że rzeczywiście widzimy to, co malarz nakręcił, o co czasami nie podejrzewamy go, ponieważ Zdzisław Beksiński miał taką manierę realizowania wszystkiego, co się działo dookoła niego, wszystkiego, w czym uczestniczył. Do tego stopnia jest to taka bolesny, można byłoby powiedzieć, wgląd w głąb siebie, że nawet nie oszczędził śmierci najbliższych, co rzeczywiście spotkało się z pewną krytyką. Dlatego ja ten film bardzo polecam. Ale mówiąc o Beksińskim, chciałabym nawiązać do drugiej produkcji. Ostatnia rodzina, tak, Janka Matuszyńskiego, zresztą film wielokrotnie nagradzany i w Gdyni, i Triumfator Orłów. Więc, i związany z Kętrzynem. I związany z Kętrzynem również, osobą, tak, ponieważ osobą Roberta Bolesto, który być może pojawi się na festiwalu, jeszcze nie mówimy tego na 100%, ponieważ tutaj twórcy mają różne swoje plany i czasami pozostaje to w jakiejś kolizji z ich realizacjami, ale na pewno ten wątek kętrzyński będzie przez osoby kilku twórców, jeszcze w tym momencie nie zdradzam jacy, ale myślę, że Państwo się dowiedzą w momencie rozpoczęcia. Natomiast wracając do Ostatniej rodziny i albumu wideofonicznego, to jest takie w moim odczuciu ciekawe zderzenie spojrzeń dwóch twórców. Twórcy filmu fabularnego i twórcy dokumentalisty. W jaki sposób tę rodzinę postrzegamy, ale też ciekawe jest dostrzeżenie, że w obu tych projekcjach, w obu tych produkcjach podejmowane są zbliżone wątki, co znaczy, że twórcy wychwycili te najistotniejsze elementy w życiu Beksińskich i postanowili w pierwszym wypadku przenieść je na ekran, a w drugim wypadku skorzystać z materiałów zarejestrowanych przez Zdzisława Beksińskiego. Film historyczny dalej to jest trudna produkcja, tak? I trudna w odbiorze. Niewątpliwie, dlatego my staramy się troszeczkę to kino historyczne widzom przybliżyć, powiedzieć, że to nie są tylko filmy wojenne, ponieważ z taką terminologią, z takim gatunkiem filmowym zazwyczaj utożsamia się kino historyczne. Dlatego też my stworzyliśmy taką sekcję, którą nazwaliśmy filmowym portretem epoki. To są produkcje, które bardziej wchodzą w kostium. Może nie mamy tam tego bezpośredniego odniesienia do wojny, ale właśnie pokazujemy coś, co działo się kilkadziesiąt lat temu, czasami kilkaset lat temu, a czasami zaledwie kilkanaście, ale jest to również pewien rodzaj historii, prawda? I tutaj dochodzimy do filmu o Marii. O Marii Skłodowskiej-Curie, tak? Naszej polskiej noblistce. Tak, ja myślę, że warte podkreślenia jest to, że wszystkie filmy, które pokazujemy, z jednym wyjątkiem, o którym za chwilę, to są filmy ubiegłego roku, a więc stosunkowo świeże produkcje i możliwość takiego nadrobienia zaległości przez widzów, którzy nie widzieli ich w kinach, to są absolutnie produkcje klasy A. Jeżeli chodzi o film o polskiej noblistce, polecam go szczególnie z uwagi na przepiękne zdjęcia Michała Englerta. Ten film powstał w takiej koprodukcji polsko-francusko-niemieckiej i tutaj rzeczywiście Marie Noël, francuska reżyserka, pokazała nam swój punkt widzenia noblistki, która wiele lat swojego życia we Francji spędziła, więc myślę, że jest to jak najbardziej uprawniony punkt widzenia. Myślę, że wytrawni kinomani również zauważą pewną różnicę w stylistyce, w podejściu do obrazu między polskim
polskimi twórcami, a właśnie tą twórczynią z Francji, aczkolwiek wielu naszych twórców wzięło udział w tej produkcji, również znakomitych polskich aktorów, także z tego względu, no myślę, że to jest taki ciekawy kontekst, właśnie kontekst epoki, historyczny kontekst epoki na Walkirii. Kolejny film, tylko z tego co wiem, to jeszcze nie wiadomo, czy on będzie wyświetlany, to jest Wołyń, tak? To są duże kontrowersje. Tak. Czynimy... Byłaby ciekawa dyskusja po tym filmie. Myślę, że wiele tych filmów to są takie właśnie produkcje, które zmuszają do refleksji, wzbudzają te dyskusje. Natomiast biorąc pod uwagę miejsce, gdzie festiwal się odbywa, Kętrzyn, szczególnie dla tamtejszej publiczności, myślę, zobaczenie, ponieważ być może wiele osób widziało już ten film w kinach, ale jeżeli nie widziało, tak, to będzie możliwość zmierzenia się powtórnie z tym tematem, czy zmierzenia się po raz pierwszy, a być może również porozmawiania o produkcji, o realizacji z twórcami, ponieważ mamy zamiar zaprosić również twórców tego filmu. Jeszcze w tej chwili nie zdradzamy, kto to będzie, ale na pewno pewne osoby związane z produkcją Wołynia się pojawią. Poza tym no, uważam, że warto ten film zobaczyć nie tylko z powodu kontekstu, całego kontekstu politycznego, ale również doceniając jakby wkład Wojtka Smarzowskiego w polską kinematografię, doceniając to, że film docenili już przed nami inni twórcy, bo przecież wielokrotny zwycięzca Orłów w różnych kategoriach, również na festiwalu w Gdyni ten film został nagrodzony, zwycięzca wielu innych festiwali, innych konkursów, więc no jest to taka produkcja, którą na pewno trzeba zobaczyć. Co jeszcze zobaczymy w Kętrzynie? Zobaczymy. 21 i 22 lipca. Tak, ponieważ ten program rzeczywiście cały czas się tworzy i próbujemy ustawić go w ten sposób, żeby te dwa dni, czyli sobota i niedziela, a także piątkowy wieczór zarezerwowany był dla kinematografii. Zobaczymy jeszcze film Kret. To jest starsza produkcja w reżyserii Rafaela Lewandowskiego. Twórca o korzeniach polsko-francuskich. Tak nam się francusko zrobiło w tym roku. Z bardzo dobrą rolą Mariana Dziędziela, zresztą również film, który zdobył wiele nagród. Mamy nadzieję, że Marian Dziędziel przyjedzie w tym roku do Kętrzyna. Będzie możliwość takiego sięgnięcia pamięcią wstecz do lat 80., przełomu lat 80. i 90., kiedy rozgrywa się akcja tego filmu i kiedy wielu z nas zmuszonych było do opowiedzenia się, do wybrania pewnego sposobu życia, stylu życia, czy to w kraju, czy za granicą. Przed takim dylematem również stają bohaterowie tego filmu. Także to jest jedyna starsza produkcja sprzed kilku lat, ale uznaliśmy, że w obecnym kontekście no na tyle istotna, że warto do tych pytań, do tych dylematów powrócić. Z mocnych nazwisk, które pojawiają się, jak oglądam zestawienie tych filmów, to jest oczywiście Ryszard Bugajski, tak? Absolutnie doskonałe kino, absolutnie doskonały twórca, Zaćma Ryszarda Bugajskiego, którą również pokażemy na festiwalu. To jest w odróżnieniu od tych filmów, o których mówiliśmy wcześniej, dużych, widowiskowych, Zaćma jest takim małym, kameralnym kinem, ale poruszającym bardzo ważne tematy. Zaćma to jest historia związana z nawróceniem Julii Brystygierowej, zwanej Krwawą Luną, prokurator stalinowskiej. Pokazano rzeczywiście w sposób taki bardzo intymny, powiedziałabym. To nie jest wielkie kino z rozmachem, ale z kolei zwracam uwagę na wspaniałe zdjęcia Arkadiusza Tomiaka. Wielkie na pewno. Jeżeli chodzi o Bugajskiego, to musi być Na pewno jest to wielkie kino w kontekście tematu, natomiast mówię małe, intymne w kontekście sposobu realizacji. Jest to kameralna produkcja, która nie pociąga za sobą całego szeregu właśnie bitewnego, portretu, zaplecza epoki, prawda? Akcja rozgrywa się właściwie gdzieś we wnętrzu tej bohaterki, w jej umyśle, w jej sercu, dlatego przywołałam ten termin kameralnego kina, natomiast oczywiście w kontekście twórcy, w kontekście doskonałych filmów, wcześniejszych filmów Ryszarda Bugajskiego, absolutnie warto zobaczyć i ten tytuł. Kętrzyn, oprócz tego, że jest stolicą filmu historycznego i wojennego, jest też miastem sportu. Dlatego coś dla miłośników sportu też się znajdzie podczas festiwalu, prawda? Znajdą się gwiazdy. Jan Kidawa-Błoński, który powraca po pewnym czasie nieobecności w polskim kinie i takim tematem, który wywołał sporo kontrowersji przed kilku laty, myślę o filmie W ukryciu. Zresztą skąd
skądinąd również w filmie historycznym. Powraca gwiazdami. To jest film zrealizowany w całości na Śląsku, więc może nie kętrzyńskie lokacje, ale na pewno temat, który kętrzyńskich fanów sportu zainteresuje. Tym bardziej, że chcemy zderzyć realia filmowe z realiami sportowymi. Chcemy zaprosić między innymi pana Listkiewicza jako przedstawiciela właśnie tego segmentu sportowego, a z drugiej strony będziemy chcieli porozmawiać z twórcami, być może uda pana się... Pana Michała Listkiewicza oczywiście. Oczywiście. Tak? Pana sędziego. Być może uda się również zaprosić reżysera, który też już jest w planach do kolejnego projektu, ale mamy nadzieję, że znajdzie kilka dni dla naszej kętrzyńskiej publiczności, więc to jest rzeczywiście coś, co znowuż wpisuje się w ten nurt, który nazwałabym filmowym portretem epoki, a więc pokazywania tego wszystkiego, co pewnie starsi mieszkańcy Kętrzyna znają z autopsji, no a młodzi myślę, że z chęcią zobaczą na ekranie. No i ten ostatni film, tak? To też się wpisuje w tą scenerię, o której pani mówi, czyli Sztuka kochania. Sztuka kochania jest w tej chwili filmem, który jeszcze pozostaje pod znakiem zapytania, a to z uwagi na pewne plany dystrybutora związane z pokazaniem tego filmu na festiwalach zagranicznych, ponieważ ta polityka, że tak powiem, dystrybucyjna kształtuje się w ten sposób, że jeżeli film ma zostać zgłoszony do jednego z festiwali klasy A zagranicznych, wtedy no, teoretycznie nie powinien być pokazywany. No, ale jest szansa, że... Ale jest szansa, że film przyjedzie, natomiast ja myślę, że... parę dni do festiwalu. Absolutnie jest szansa, natomiast ja myślę, że ten tytuł jest też takim już znanym wielu mieszkańcom Kętrzyna i pewnie okolic, ponieważ on w kinach dość długo gościł i tutaj jakby z takich relacji zarówno ekipy, jak i wyników na Office Boxie cieszył się niezłą oglądalnością. Ale także będzie szansa. A to tym lepiej, że ludzie widzieli te filmy, sobie... bo przecież dodatkiem, ważnym dodatkiem, czy w ogóle przy tych filmach, które są znane przez widzów, jest ta dyskusja, tak? Jeżeli będą twórcy, będzie można porozmawiać, no każdy ma jakieś przemyślenia, będzie chciał zadać jakieś pytania i czegoś się dowiedzieć więcej, więc to nie tylko samo oglądanie filmów tu jest istotne. Absolutnie, ale tak. Istotne jest też spotkanie z twórcami, prawda? Absolutnie tak, tym bardziej, że ta kuchnia filmowa, kuchnia produkcyjna czasami okazuje się bardzo zaskakująca i na co dzień nie mamy wiedzy na temat tego, jak to jest na tym planie zdjęciowym, jak dużo czasu trzeba poświęcić na nakręcenie jednej krótkiej, kilkusekundowej sceny, jak wielu ustawień, światła, makijażu, prawda, wszystkich elementów, tak, to wymaga. Ja jeszcze wspomnę może o jednej rzeczy związanej z tą kuchnią filmową, ponieważ na Walkirii ufundowaliśmy nagrody, to są nagrody oczywiście filmy wybierane przez społeczność Walkirian, ale między innymi właśnie chcemy docenić... Jak to jest społeczność Walkirian? Społeczność Walkirian to są ci wszyscy, którzy przyjeżdżają od wielu lat na Walkirię, ale też ci wszyscy, którzy są zgromadzeni wokół naszego profilu facebookowego, aktywnie uczestniczą, działają, lajkują i jeżeli nie mogą przyjechać na festiwal, to... Znaczy jest szansa, tak? Żeby absolutnie, tak. Mieszkańcy Kętrzyna zaangażowali się i byli tymi Walkirianami, którzy będą mieli wpływ na wybór konkretnych rozwiązań, tak? Przy nagrodach. Absolutnie tak. Ten film, który wygra, to będzie zasługa państwa. To będzie zasługa rzeczywiście tej społeczności, która obejrzy te filmy, weźmie udział w głosowaniu i wybierze najlepsze ich zdaniem tytuły. Natomiast ja pozwolę sobie wrócić jeszcze do tej nagrody za kostium i za charakteryzację, ponieważ to są takie elementy, które wydają się oczywiste przy oglądaniu filmu, a tymczasem musimy zdawać sobie sprawę z tego, że czasami jest to kilkaset kostiumów, dawniej było to kilka tysięcy w przypadku takiego potopu, tak, który powstawał w latach 70. Nie było multiplikacji komputerowych, no proszę pamiętać, jak bardzo utrudnioną drogę mieli twórcy do zrealizowania takiego projektu. Tak, dziś mamy łatwiej, ale to nie znaczy, że bardzo łatwo. I myślę, to znaczy co, że... jeden kostium wystarczy na cztery osoby? Wystarczy go pokolorować? Czy nie, na czym polega ta multiplikacja? Troszeczkę tak jak w grach komputerowych, że jedną osobę, prawda, możemy, nie chcę użyć brzydkiego słowa, sklonować, ale możemy powielić w różnych odsłonach, a później specjaliści od efektów specjalnych, specjaliści od postprodukcji spędzają wiele godzin w studiu i, że tak powiem, dorabiają to, czego nie udało się zrobić na planie. Na przykład no, czyli mamy jednego żołnierza tak naprawdę na planie, znaczy w filmie okazuje się, że ich jest 200. Zwłaszcza tak? W dalszych planach, tak? No wiadomo, że nie doszliśmy jeszcze do tego momentu, żeby pierwszoplanową rolę na przykład Andrzeja Seweryna w ten sposób zmultiplikować, prawda? Ale jeżeli są to żołnierze, którzy grają w drugich, czy zwłaszcza w trzecich planach, to tak, w tej chwili te komputery bardzo dużo pomagają.
Czyli co? Podsumowując, zapraszamy wszystkich serdecznie. Do 21-23 w czasie Walkirii, drugi festiwal filmów wojennych i historycznych w Kętrzynie. Kętrzyn stolicą filmu historycznego. Historycznego. Wojennego. Absolutnie zapraszamy. Dziękuję Pani za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Dobranoc. Podczas inicjacji Walkirii dotąd nie było. Scenograficznie będzie około 1000 maków zasadzonych. Żeby Kętrzyn uczynić filmową stolicą Mazur. Aktorzy jeżdżą tam, gdzie publiczność kocha polskie filmy. Kętrzyn ma niepowtarzalną atmosferę. Będzie ostro, zawsze jest ostro. Dzień dobry Państwu, witam Justyna Drost w programie Po Godzinach. Dziś naszym gościem będzie dyrektor gminnego gimnazjum w Karolewie oraz instruktor i założyciel kętrzyńskiego klubu rolkarskiego Blue Bear. Dzień dobry Panie Jerzy Pruszyński. Dzień dobry, witam serdecznie. Zapamiętałam sobie Pana jako dyrektora szalejącego na rolkach, kiedy jeszcze uczęszczałam do dwójki. I tak się zastanawiam, jak długo Pan jeździ na rolkach? No, gimnazja już w tej chwili istnieją prawie 18 lat. To już jest ten kawałek czasu, a jeszcze jeździłem w szkole podstawowej. No i gdzieś około 20 lat praktycznie param się tą pasją. Nie wiem, czy to jest paranie się, czy przede wszystkim przyjemność. Jest to fajny sposób na spędzenie czasu wolnego. I też jest fajny taki element, gdzie można obserwować młodych ludzi, którzy robią coś z pasją. A jak właściwie wyglądały te pierwsze rolki? Czy sprawiały jakieś trudności? To znaczy, w tamtych czasach w ogóle rolki, jak ktoś widział i chciał mieć taki sprzęt, no to w tak zwane K2-sie, czyli K2, to była wow. Salomony to w ogóle nieosiągalne były. To z tego tak zwanego sprzętu. No a potem trzeba było jakoś udawać, że się umie na tym jeździć, tak? Bo nie było miejsc do jeżdżenia. Jeżeli już były, to takie dość ryzykowne. Młodzież, która jeździła wtedy na rolkach, raczej była postrzegana jako ta zła młodzież, ta łobuzeria, która gdzieś tam po jakichś rurkach, po jakichś poręczach zjeżdża i przez to stwarza jakieś zagrożenia. No starałem się właśnie skupić to młodzież w jakimś jednym miejscu. Bardzo też pomogli mi nauczyć się jeździć na rolkach. To ja od nich się uczyłem, ja starałem się zorganizować samą tą jazdę. Natomiast to oni byli tymi, którzy potrafili różne triki robić. I to oni mnie namówili na to, żebym skakał na rurkę, powiedzmy gdzieś tam i po niej zjeżdżał. Już taką oryginalną, wykonaną specjalnie dla nas. No i to była moja jazda agresywna, która się zakończyła bardzo szybko, bo dwa razy spadłem z tej rurki. Stwierdziłem, że to boli. Potem stwierdziłem, że powinienem być bardziej odpowiedzialny, bo mam rodzinę, psa, kota i tak dalej. Trzeba bardziej uważać. No i to były te początki jazdy. Moje K2-sie, na których jeździłem, nie miały środkowych kółek, miały tylko te zewnętrzne. Wiele osób jeszcze po mnie na nich jeździło i były nie do zajeżdżenia praktycznie.
Natomiast no właśnie tak wyglądały te początki. Fajna grupa młodych, zwariowanych chłopaków. Były też i dziewczyny w tym towarzystwie. I jeździliśmy właśnie i na dwójce, i w różnych innych miejscach. Jeździliśmy też na zawody jazdy agresywnej, do Gołdapi głównie, ale też i w inne miejsca. I tam próbowaliśmy, jak to młodzież mówi, ogarnąć temat. Była to głównie właśnie ta jazda agresywna. Potem przyszedł hokej na rolkach, potem dopiero znacznie później właśnie freestyle. Bluebird jest dla takich pasjonatów jak pan? Znaczy myślę, że wszyscy trenerzy, którzy pracują, czy to w Kętrzynie, czy gdziekolwiek, jeżeli skupiają wokół siebie młodzież, to skupiają młodzież, która chce się rozwijać, chce pracować, ma tą pasję w sobie. Ważne jest, żeby poprowadzić tych młodych ludzi, nie przeszkadzać im w rozwijaniu się, żeby mogli rozwijać swoje talenty, ale też i pokazywać tą drogę mistrzowską, że tak powiem, gdzie w jakiś tam sposób mamy wiedzę, mamy umiejętności i chcemy to przekazać młodym ludziom. I Bluebird akurat jest tą dziedziną, gdzie jest to coś nowego, młodego, na topie, bo rolki i deski, wszystkie te sporty takie alternatywne, bym powiedział, one są, przyciągają młodzież. Mistrzowie typu Korzeniowski czy wielu innych, którzy biegają, chodzą, pływają, czasami są dla nich, oj, to ja tak nie potrafię i się wycofują z tego życia sportowego. A tutaj okazuje się, że można poprzez ten sport rozwinąć pewne umiejętności, rozwinąć pasję i poczuć tą przyjemność bycia dobrym, bycia mistrzem, bycia na podium najwyższym, przełamywania stresu, bólu bardzo często, bo to jest wiele godzin pracy. I na początku sobie nie zdają z tego sprawy, a potem dopiero to wciąga i nakręca i buduje właśnie obraz takiego sportowca, który jest wyczynowcem, pasjonatem i osobą, która ma wielki szacunek dla siebie i dla tego, co robi. Ale to też doskonałe miejsce dla tych starszych, czyli dla dorosłych i nazywają się ciekawą nazwą. No tak, to jest nasza grupa śmierci tak zwana, rodzice, którzy jeżdżą razem z dziećmi. A Bluebird jest takim miejscem, gdzie spotyka się przekrój pokolenia od trzylatków aż po ludzi, którzy mają ponad 60 lat i jeżdżą razem z nami. I jest to, tak jak mówię, miejsce, gdzie się spotykamy po to, żeby się dobrze pobawić rekreacyjnie. Jest ta część też wyczynowa, ale ta nasza słynna grupa śmierci, potem nazwana też grupą baletową, bo ostatnio taki trening hiszpański przyjęliśmy. Jest taka tendencja w niektórych miejscach, gdzie tą ogólnorozwojową część jazdy na rolkach robimy właśnie przy rytmice, przy pewnych elementach takich, które usprawniają, budują taką pewność siebie na staniu na tych 8 kółkach, które jeżdżą każde w inną stronę dla tych początkujących. I to jest to, co właśnie jakby trochę zachęciło dorosłych do tego, że o, ja może też potrafię. Na początku obserwowali, patrzyli, jak dzieci się przewracają i nic im nie jest, to może im też nic nie będzie. Trochę inaczej to się kończy, ale większy ból jest, tak? Bo jednak z większej wysokości gdzieś tam spadamy, jak się przewracamy, ale staramy się też i no, panować nad tą jazdą i nie robić sobie krzywdy. I dorośli, myślę, że właśnie pod kątem tego, żeby potem to wykorzystać do jazdy, czy to po ścieżkach rowerowych takich, czy dla rolkarzy specjalnie przystosowanych, dużo już jest takich miejsc w Polsce. I to jest taka fajna, rodzinny wyjazd na rolki, bardzo przyjemna rzecz. Myślę, że to nakręca dorosłych do tego, żeby stanąć na rolkach i przyjść do Bluebira i razem z nami się bawić. Czyli to jest takie łączenie pokoleń, ale gdyby miał pan rozróżnić trochę te grupy, to czym się
uzupełniają, a czym się odróżniają od siebie dorośli, na przykład, przepraszam, dorośli, te grupy. Na przykład może któraś z tych grup jest bardziej precyzyjna w danej kategorii, czy bardziej sprytna? To znaczy tak, dzieci te najmłodsze mają to do siebie, że nie czują żadnego ani lęku, ani strachu przed rolkami. Ta umiejętność jakby to, co trener powie, to oni wykonują i się okazuje, że to jest żaden problem. Po prostu staje i jedzie, tak? Wykonuje. Kiedy przechodzimy do tych grup bardziej zaawansowanych młodzieży, to jest ta bariera tego, że kolega już to potrafi, a ja jeszcze nie. I muszą to trochę przemyśleć. Tak, i też jakby popracować mocniej, a czasami chce się już mieć ten efekt. No, przy freestylu każdy mięsień, przy każdym nowym triku trzeba na nowo wyrobić. To nie jest 5 minut stanął i pojechał, tylko to jest setki powtórzeń tego samego elementu, żeby uzyskać jako taki wygląd tego triku, a jeszcze więcej czasu trzeba, żeby to doprowadzić do perfekcji, zastosować w układach różnego typu, czy to w konkurencjach battle, czy classic par, gdzie się liczy nie tylko sama technika, ale też i jazda do muzyki, aranżacja tego przejazdu. To jest praca właśnie tej grupy takiej bardziej zaawansowanej. No i grupa dorosłych, która, tak jak powiedziałem, obserwuje na początku, a potem to jest też tak, że ci rodzice bardzo fajnie wspierają swoje pociechy w tym, co robią. Raz, że pomagając przy organizacji zawodów, a dwa, że właśnie pokazując przykład, że popatrz, ja też potrafię, tak? I razem jeździmy, razem się bawimy. Czasami jest tak, że tata, a ja to tak zrobię, ja to umiem, a ty jeszcze nie. Tak, na tej zasadzie i to jest ten triumf tego młodego człowieka i kontakt, tak, z rodzicem fajny. Także to, czy to są różnice, bardziej to chyba jest coś, co łączy te pokolenia a tutaj łączą nas rolki. Zresztą takie jest główne hasło akurat polskiego freestyla i Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich. Tak jak jest łączy nas piłka, czy łączy nas siatkówka, to tutaj jest łączą nas rolki. W przeciwieństwie do hasła, które mam na sobie, to jest hiszpańskiej federacji don't walk, czyli nie chodzę, tak? I oni takie sobie hasło wymyślili i tak się, powiedzmy, nazywamy. I fajnie, że ten freestyle łączy nie tylko nas w Polsce, ale też właśnie na skalę światową. No właśnie, bo wy dość często i daleko podróżujecie, prawda? Jakie do tej pory Blue Bear osiągnął sukcesy? No to chyba największe sukcesy to z tą pierwszą ekipą, która jeździła na zawody. To są, mamy mistrzostwa świata w wjeździe parami. To jest Michał Sulinowski, który z Klaudią Hartmanis ten tytuł w zeszłym roku zdobyli, ale cały czas właśnie i Michał, i Klaudia są w rankingu światowym wysoko. Klaudia jest reprezentantką Rzeszowa generalnie, ale jakby też połączyliśmy się tutaj poprzez taką parę, powiedzmy, rzeszowsko-kętrzyńską. Jest Dawid Jaworski, który bardzo długi czas właśnie w pierwszej dziesiątce światowego freestyla jeździł. Obydwaj ci zawodnicy są członkami Seba Teamu, takiego jednego z najlepszych teamów na świecie. I te sukcesy naszych juniorów w tej chwili są fajne, bo pomimo tego, że jeszcze nie mają takich dużych umiejętności, to już tutaj na naszym rynku polskim zdobywają sukcesy. Jest Kuba Mączyński, jest Maja Kozłowska, w tej chwili bardzo fajnie się rozwija Szymon Jarzynka, Wiktor Smosarski, Ania Wojtkiewicz, Paulina Pieszchanowska. To są te osoby, które bardzo dobrze jeżdżą i zdobywają punkty w rankingu światowym. Jest mistrzyni Polski Sara Tereszczuk, która jest mistrzynią w skokach nad tyczką. To jest jedna z konkurencji, które są we freestylu. Także no, fajnie się to rozwija i jest moc w tych zawodnikach, jest pasja i idziemy do góry.
A ile oni tak naprawdę czasu poświęcają, by zdobyć się na te szczyty? No to są godziny treningu, to jest praktycznie cały czas myślenie gdzieś tam w podświadomości, kwestia jakichś układów, które trzeba opracować. I w tygodniu to są 3 treningi, czasami 4 przed zawodami, tak jak w tej chwili przed wyjazdem do Francji, to już tutaj rozmawialiśmy ze środkiem Mosir, że będziemy codziennie mieli po 2 treningi aż do wyjazdu. I jest tego dużo, ale oni po prostu chcieliby jeszcze i w weekendy przychodzić i jeszcze ćwiczyć po to, żeby się doskonalić, bo jedziemy na w tym wypadku na zawody, gdzie zjeżdża się cała czołówka z całego świata. To są takie jakby prestiżowe zawody, wysoko punktowane, bo tam można 300 punktów zdobyć na tych zawodach. Ale przede wszystkim one mają taki specyficzny charakter, klimat. To są zawody, które były jednymi z pierwszych zawodów freestyle'owych. I tak jak mówię, jest Stany Zjednoczone, jest Brazylia, jest cała Azja przyjeżdża, także tutaj przekrój wszystkich tych rolkarzy jest. No i my jedziemy tam po kolejne doświadczenie, a niektórzy też jadą powalczyć o punkty. Ciężko będzie, bo naprawdę małe chińskie dzieci są wszędzie zdobywają te nagrody, mają trochę inny system treningów. Aczkolwiek najmocniejsza w tej chwili ekipa to ekipa rosyjska. Tak to wygląda. A dokąd się teraz wybieracie na zawody? No właśnie tak jak mówię, Paryż to jest PSWC, będziemy od 13 do 18 lipca będziemy na zawodach we Francji. Dopiero co skończyliśmy zawody w Kętrzynie, tutaj też mieliśmy czołówkę polską zawodników i z Rzeszowa, i z Otwocka, z Warszawy, z Płocka, także trochę osób przyjechało. Potem niektórzy zawodnicy wybierają się do Berlina na inline game, to też takie fajne zawody. No i potem dopiero we wrześniu będziemy mieli zawody nie kętrzyńskie, tylko polskie, tutaj ogólnopolskie w Otwocku. I później zobaczymy, no, są Mistrzostwa Europy w Hiszpanii, prawdopodobnie Michał z Klaudią gdzieś tam będą jeszcze po Azji wędrowali, bo tam dużo zawodów jest. W Korei, w Chinach, na Tajlandii to są takie miejsca, gdzie miśki się pokazują, tak bym powiedział. A jazda na rolkach jak wpływa na figurę i kondycję człowieka? To znaczy, jeżeli jeździmy rekreacyjnie, to jest to sport taki bardzo ogólnorozwojowy, tak? Dość symetryczny i to ciało i kondycyjnie się bardzo dobrze czuje i możemy być na świeżym powietrzu, jeździć. Natomiast w przypadku jazdy wyczynowej, tak jak przy freestylu, jest to najczęściej w jakiejś tam przestrzeni zamkniętej. I tutaj raczej trudno mówić o symetryczności tej dyscypliny sportu, bo jednak raczej jedna strona jest bardziej dominująca, druga bardziej balansuje przy układach. I no na pewno sylwetka, na pewno mięśnie ze stali. Lekarze jak czasami patrzą na mięśnie tych zawodników, to się dziwią, że jak to ty jeździsz tylko na rolkach, to nie jest jakaś siłownia. Bo jest chudy, a są naprawdę bardzo, bardzo żylaści, bym tak powiedział. Niesamowicie sprawni, koordynacyjnie doskonale się poruszają. I myślę, że dzięki temu, że nie jest to coś takiego długodystansowego, bo te przejazdy są dość krótkie, to jest 30 sekund, 2 minuty i potem się odpoczywa, tak? Przy zawodach, przy maratonach różnego typu, wiadomo, ten wysiłek jest taki inny i bardziej intensywny. Także jest to sport, który jest i dla każdego, i daje dużo przyjemności, szybkość przemieszczania się, na przykład jak jeździmy tak zwany freeride, czyli jazda po miastach różnego typu, gdzie na night skatingu takim warszawskim jedzie 10 tysięcy ludzi jednocześnie.
czy Night Skating w Krakowie, 4,5 tysiąca ludzi, fajnie zorganizowane, bo są to przejazdy tematyczne typu jedziemy traktem królewskim, czy jedziemy trasą Powstania Warszawskiego. To po prostu każdy, kto założy te rolki, tak sobie na luzie przejeżdżamy przez miasto i jest to wszystko dobrze zorganizowane. Można i pogadać, i jeszcze herbatę gdzieś tam wypić po drodze, i dołączyć do grupy i dalej jechać. Także tak to wygląda pod względem tego, co dają rolki. Słyszy się same dobre rzeczy o panu, że dobry nauczyciel, świetny pedagog. Ostatnio pan zdobył też tytuł najlepszego trenera u nas. Czy praca z młodzieżą to trochę takie powołanie? Tak, no dziękuję za takie widzenie mnie, że tak powiem. Praca z młodzieżą daje dużo satysfakcji przede wszystkim pod kątem, z mojej strony, pod kątem tego, jak widzę, jak się ta młodzież rozwija, jak coś, co robią z pasją, daje im radość i ja mogę w tym uczestniczyć. To jest to co jest największym jakby, największą zaletą bycia nauczycielem, bycia kimś, kto wskazuje drogę. W swojej pracy raczej staram się pokierować młodym człowiekiem, niż narzucać mu jakieś stereotypy, czy to, że ja wiem lepiej, coś tam, tak? I dzięki temu oni odkrywają ten świat sami, często już odkryty, a mnie to po prostu właśnie to sprawia największą satysfakcję i radość, że mogę w tych ich sukcesach brać udział. I też wtedy, kiedy potrzebują tej pomocy, to być podporą jakąś tam i to jest to, co w zawodzie nauczycielskim właśnie jako instruktor też staram się wykorzystać w swojej pracy. A jaka jest dzisiejsza młodzież, jak pan myśli? Czy jest przychylna do działania, czy jednak trzeba ją trochę pomotywować, żeby zaczęła coś sama robić? To znaczy akurat tak jak tutaj mówimy o Blueberze, w ogóle o sportowcach, to ci ludzie przychodzą z takim nastawieniem, że coś chcą. Czasami te wymagania, które sobie stawiają, może są za duże na daną chwilę i to może ich czasami zniechęcić i wtedy trzeba zmotywować tak, że troszeczkę wyhamuj, troszkę wolniej, trochę później będziesz robił to, co kolega, ale daje im to taką możliwość zadecydowania też o sobie. Motywacja jest potrzebna i ze strony trenera, i ze strony rodziców, i ze strony grupy tej rówieśniczej, właśnie tych sukcesów, które gdzieś tam w tle się pojawiają. Także to młodzież dzisiejsza wspaniała. To są naprawdę świetni ludzie. Często się słyszy, że ach, ta dzisiejsza młodzież i tak dalej, ale to zawsze od pokoleń taki tekst się słyszało. Natomiast z jednej strony im zazdroszczę, że żyją w boomie technologicznym, a z drugiej strony podziwiam, że potrafią to opanować, że ten zalew informacji, że ilość źródeł, które tymi informacjami bombardują, tego, że taki sprzęt posiadają od smartfonów aż po rolki, które są bajką, jeżeli chodzi o proces technologiczny budowania takiej rolki, gdzie są rolki z karbonu wykonane, bardzo lekkie, bardzo wytrzymałe, gdzie są szyny robione z domieszką tytanu na przykład i tak dalej. No to jest ten postęp technologiczny i oni biorą w tym udział, oni tego dotykają, oni to mogą zdobyć. I fajnie, że są ludzie, którzy potrafią pomóc w tym wszystkim, bo często nie byłoby nas stać na rolki za 2,5 tysiąca czy prawie za 3 tysiące, a są sponsorzy, są firmy, które widząc talent takiego młodego człowieka jak Michał, czy tak jak Majka, czy Dawid na przykład, oni dostają ten sprzęt, oni po prostu są sponsorowani przez firmy, chcą, żeby młody człowiek się rozwijał. To tak na koniec krótko. Jak wstąpić w szeregi niebieskich miśków?
po prostu przyjść na trening. No, my przyjmujemy, we wrześniu będzie pewnie nowy nabór, jest nas bardzo dużo. Zobaczymy, jak to będzie od 1 września, bo wiem, że dużo jest sekcji innych działających, które chcą się w tej chwili pomieścić na hali w zajęciach pozalekcyjnych. Dzisiaj mieliśmy takie spotkanie właśnie w Mosirze dotyczące logistyki na przyszły rok. Ale wstąpić to po prostu, mieć rolki, mieć ochraniaczy na początku, mieć, jak to młodzież mówi, zajawkę na jeżdżenie na rolkach i zgłosić się do nas. Mamy tu zajęcia w Mosirze, mamy na innych halach również. Także to najprostsza droga. Wiek, no troszeczkę będziemy musieli go jakby podnieść w górę, ale w dalszym ciągu przyjmujemy każdego. Natomiast nabór będzie trochę ograniczony w tym roku. Nie będziemy przyjmowali przez cały rok, bo w tym roku było to w każdej chwili. Natomiast po pewnym momencie będzie ten nabór zamknięty w tym roku. Także tak to wygląda. Zapraszamy do dobrej zabawy. Czy to z niebieskimi wieśkami, czy w rodzinnym gronie, jak najbardziej. Czyli do Bluebera serdecznie zapraszamy i przy okazji życzymy kolejnych sukcesów, żebyśmy o was jak najwięcej słyszeli. Dziękuję panu bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za uwagę. To był program Po godzinach. Naszym gościem był pan Jerzy Pruszyński, Justyna Drozd. Pozdrawiam. Sam Bóg nie pozwoli ci odejść na pół ciebie.
Ale was tutaj dużo. Dziękuję za to. Moją siłą jest to, co mnie zmocniło. Trzymam się w twoim znowu. Słucham tylko, to ma mnie za mądre wybory. Byłam przez tyle lat. Dziękuję za to. Thank you.
Ale ostatnia? Ale O,
można. Tak? Wszyscy. Zostanie ze mną.